Dzień dobry. Taki oto widok rozpoczyna dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą przejażdżkę, która jeszcze tak naprawdę nie wiem, czy się wydarzy, bo tak sobie pomyślałem w drodze do pracy, że może by tak nagrać coś innego niż zazwyczaj, no mianowicie na przykład taki jedno kółko na danej linii, na przykład na określonej, na wybranej linii, akurat dzisiaj mamy linię 2, tak jakby w ogóle bez żadnych cięć, czyli to nie byłaby taka relacja z całego dnia pracy w urywkach, tylko taki jeden przejazd, jedno okrążenie, powiedzmy, wspólnie razem z jednej pętli na drugą i z powrotem w całości, że tak powiem, bez żadnych cięć. Tak tylko sobie tylko pomyślałem, tylko że z drugiej strony w przypadku linii 2 film dosyć długi by wyszedł, bo ponad 2 godziny prawdopodobnie. Oczywiście nie wliczam w to przerwy, no bo już nie będę przecież pokazywał, co robię na przerwie. Tak sobie wymyśliłem, tak spróbujemy coś zrobić. Tylko zobaczymy, co z tego wyniknie, bo mówię, nie wiem, jak to wszystko wyjdzie. Chociażby z tego względu, że jest godzina 13, prawie 50, więc z racji tego, że jest już połowa listopada, to praktycznie zaraz zrobi się ciemno. A żeby zacząć od pełnego kółka, no to trzeba by było zacząć od końcowego. A najbliższy końcowy czeka nas na Dojlidach. Więc zanim tam dojedziemy, to już będzie 14:50. A ciemno się robi już około 4:00, więc może być tak, że będzie to pół kółka za dnia i pół kółka po zmroku. Mam nadzieję tylko, że kamera nie zaszaleje, tak jak na ostatnim filmie, gdzie balans bieli wywaliło i był przejaskrawiony trochę obraz, przepalony, że tak powiem. Także ja czekam na autobus, który już niebawem, za kilka minut, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tymczasem podjeżdża autobus, tylko że zupełnie nie mój. Także tak to wygląda. O, 364 przyjechał, ale to 17. Nasza będzie 2. Jak dobrze pójdzie, to nawet mój dzisiejszy numer przyjedzie. Także chwilę poczekamy. Chyba 17 chyba za wcześnie przyjechała. A w ogóle to czemu 17 długa? Dzisiaj. Ciekawa sprawa. No nic. O, odjazd. No dobrze, 17 jedzie, a ja wysiadam. I będziemy czekać na nasz autobus. Także do zobaczenia. Jak coś z tego wyjdzie, to się odezwa. Jak nie, to się nie odezwa. To znaczy, że jak się ten film nie ukaże, to znaczy, że pomysł nie wypalił. Także do zobaczenia później. Bardzo. Ani się nie spiesz. No to wyjeżdżamy w takim razie z końcowego. Tak jak mówiłem, dzisiaj trochę nietypowo będzie. Bo spróbujemy przejechać jedno kółeczko bez cięć żadnych. Tak jak to wygląda naprawdę. Na linii 2, dzisiaj akurat linia 2. Tak jak już wcześniej mówiłem, dojechaliśmy do Dojlin Górnych i stąd zaczynamy nasze kółko, chociaż tak przyjemniej by było zacząć z transportowej.
ale tak naprawdę dzisiaj to w zasadzie bez znaczenia, ponieważ długie przerwy są dopiero później. Tak jak spojrzałem na ten rozkład, to znalazłem tylko jedną, ale tylko jedną zaznaczoną, a na szczęście, a pozostałe są niezaznaczone, więc jest ok. Pierwsza pasażerka, to znaczy oprócz tych, którzy siedzą już od początku. Pogoda dzisiaj niespecjalnie nastraja do nagrań, chociażby z tego względu, że nie ma słońca. Po pierwsze, kolory są zupełnie inne i zupełnie inne, to inaczej to się odbiera. Po drugie, dzień będzie dosyć krótki, bo jak jest pochmurno, to jeszcze szybciej zrobi się ciemno. No ale miał być jeden dzień wycięty z życiorysu, tak jakby jeden, może nie cały dzień, jak to się mówi, z życia kierowcy, ale takie jedno kółeczko wycięte z rozkładu kierowcy. Jak to właśnie wygląda, bez żadnych tutaj cięć, bez żadnych udziwnień i tak dalej. Także wszystko jak leci, łącznie z postojami. Specjalnie wybrałem, znaczy wybrałem, tak wyszło w zasadzie, ale chodzi o to, że mamy dzisiaj sobotę, więc czas przejazdu będzie relatywnie krótszy. Porównanie na przykład do dnia roboczego, kiedy byśmy utknęli w korkę, bo wtedy taki przejazd mógłby się wydłużyć nawet do 2,5 godziny. Oczywiście w tą i z powrotem, jak mówię. Czyli z Dojnic Górnych na Transportową i z powrotem. Bo liczymy kółko jako całość, czyli z końcowego na końcowe i z powrotem. Dzisiaj jeżdżę trójką. I tak się zastanawiam, dlaczego. Ale spojrzałem później, bo tak sobie myślę, zobaczę, o której muszę wyjść do pracy. I tak patrzę, kurde, ale to nie trójka, tylko dwójka. Na calutki dzień dzisiaj od rana myślałem o linii 3, nie wiem dlaczego. Może do tego, że ostatnio mój zmiennik, kiedy pracował, kiedy ja miałem dzień wolny, to mój zmiennik właśnie powiedział, że będzie miał trójeczkę. Może to mi tak utkwiło w pamięci. Nie wiem. Jak widać, ruch na trasie Zabudowskiej cały czas jest, pomimo tego, że nie jest to dzień pracujący, ale ruch się odbywa. Bieżąco. Trzeba było jechać tą Skodą. Za tobą nikogo nie ma. Sobie i tak wyjechał, ale dzięki. Podziękujemy i jedziemy. Dzisiaj mamy sobotę
17 listopada, czyli po wczorajszym 11 wolnym dniu. Dzisiaj mamy sobotę, jutro jest znowu niedziela, czyli dla niektórych długi weekend. A niektórzy pracują cały weekend. Ja co prawda całego weekendu nie pracuję, bo pracuję tylko sobotę, niedzielę. Wczoraj miałem wolne i w poniedziałek też mam wolne. Zobaczcie, jak szybko czas mija. Jest dzisiaj 12 listopada, a przecież niedawno wspominałem coś o wszystkich świętych. Niedawno też, no u was to już dosyć dawno było, bo nagrywałem filmy na aktualizacje związane z, właśnie ze świętami. To u was to mniej więcej o czasie się okazało. Filmy, które teraz oglądacie, to z kolei idą po kolei chronologicznie, tak jak były nagrywane, żeby to miało sens. Żeby nie było tak, że najpierw nagram odcinek jesienią, a potem następny będzie letni. To by było tak trochę bez sensu, nie? Jeszcze stoją pełno wszystkiego, ale to tylko dzięki temu, że mrozu nie ma i pogoda ładna. O tyle, o ile ładna, bo oczywiście nie mówię, że jest piękne słońce, tylko chodzi o to, że nie było przymrozków, więc kwiaty jeszcze stoją. A były takie lata, że już na drugi czy na trzeci dzień po świętach trzeba było wszystko wyrzucać. Zobaczcie, na każdym przystanku, tutaj na tych przystankach na trasie Zabłudowskiej, na każdym przystanku ktoś stoi. Tutaj też na przystanku ktoś stoi. Oczywiście o czasie, to chyba nie ulega wątpliwości. Przecież nic się nie dzieje. A ja dzisiaj dosyć długo mam, bo do 23.45 chyba, się nie mylę. Wszędzie, jak nie ma słońca. Ale
ale jeszcze zielono na szczęście. Nie ma chętnych na wysiadanie, ani na wsiadanie, to jedziemy, żeby trzymać się czasu. Park już stracił na wyglądzie. Jak świeże liście spadły, to było fajnie żółto. Żółto, czerwono, brązowo. A teraz to już paskudnie tak się zrobiło. Jeszcze resztki liści spadają i wszystko zrobi się takie ziemiste. Bez koloru żadnego. Wiozą rozbitki na Ukrainę, ale tam mają tego podziewia. Nie dość, że na wojnie duże straty, w sensie materialne, zniszczone samochody i inne rzeczy, to jeszcze rozbitki takie ściągają tam do siebie. Wysoki poziom wody w rzeczce. Białka też ma wysoki poziom od wielu dni już. Dzisiaj z rana jeszcze padało. Teraz już nie pada. Wczoraj też padało. Paskudna była pogoda. No, przyszła jesień w końcu. Może go wymagać. Połowa listopada zaraz. Nikogo nie ma do wysiadania, ale trzeba się zatrzymać. Może ktoś się namyśli w ostatniej chwili. No ja tak cały czas się zastanawiam, jaka to będzie tegoroczna zima. Dlatego, że wszystko jest na razie nie tak jak zwykle. Lato jest. Było takie, jakie było. Najpierw lipiec był mokry, długi, zimny. Dopiero pod koniec lipca trochę się ociepliło, ale też nieznacznie. Potem w sierpniu upały. Teraz jesień też ciepła. W ogóle nie jak jesień, po 20 parę stopni w niektórych regionach. Teraz zima się zbliża, więc też ciekawe, jaka będzie. Ostatnio oglądałem fajny program, chyba gdzieś w internecie nagrany przez jedną z telewizji regionalnych. Nie pamiętam takiego miasta. W każdym razie rzecz dotyczyła się właśnie rond i tego, w jaki sposób Polacy poruszają się po rondach. I okazuje się, że 90% kierowców, tych złapanych na rondzie, ja nie mówię, że wszystkich istniejących kierowców, żeby zaraz ktoś nie pomyślał, że 90% tych kierowców, którzy tam się na tych rondach znaleźli, które oni tam pokazywali, nie potrafi jeździć po rondzie. A najgorsze przewinienie, że tak powiem, jest odnośnie sposobu zjazdy z ronda. Zjazdu. Czyli wjeżdżamy na rondo, na przykład z lewego pasa i na najbliższym, dajmy na to, zjeździe z ronda chcemy zjechać w lewo, w prawo. Na najbliższym czy na następnym. Często jest tak, że mało tego, że zjeżdżamy ze środka,
środkowego pasa, czyli z zewnętrznego, nie z wewnętrznego, znaczy inaczej powiem, z lewego pasa zjeżdżamy w prawo, co może do końca nie jest, jest zgodne z przepisami, ale nie ustępujemy pierwszeństwa temu, kto się znajduje na prawym pasie w tym samym czasie, na przykład i on jedzie jeszcze dookoła rowerów. A często, gęsto jest tak, że właśnie tak kierowcy robią. A na przykład na tym rondzie, które teraz przejeżdżaliśmy, jest z kolei linia ciągła, więc gdyby ktoś chciał wjechać na rondo lewym pasem i dalej kontynuować chciał jazdę prosto przez rondo, w sensie zjazd drugim zjazdem, to by złamał przepis, bo jest linia ciągła. A bardzo często właśnie niektórzy kierowcy, żeby nie stać w korku, tak robią. Widziałem już takich, którzy na to rondo objeżdżali lewym pasem, objeżdżali rondo dookoła i jechali dalej prosto, zmieniając przy tym pas. To jest prawidłowe zachowanie, ale przejechanie przez linię ciągłą to jest tak, jakby wjechać pod zakaz. No i takie właśnie tematy były poruszane na temat ronda i tego, co jest z tym związane, jak kierowcy poruszają się po rondach. Wiadomo, że jak się jedzie długim autobusem, to nie zawsze jest taka możliwość, żeby poprawnie zachować się na rondzie, bo czasami te ronda są takiej wielkości, że długi autobus na rondzie się nie mieści. No i wtedy siłą rzeczy trzeba zjechać i wjechać. Czasami z prawego pasa, albo z lewego, zależy jak tam, albo środkiem wręcz. Ale takich rund jest sporo, szczególnie w jakichś tam małych miejscowościach. Ale teraz na przykład ja chcę na skrajnie lewy pas zjechać. Ale nie wszyscy to rozumieją. I tu będziemy zawracać na warszawską. Bo ci, co jeżdżą albo znają trasę, to wiedzą. Teraz pokosili wszystko, to wszystko ładnie widać, ale jak tutaj przychodzi lato i rośnie ta łąka kwietna, no to jest wtedy wszystko zarośnięte. Myślę, że jak ja mam nagrać całe kółko z komentarzem, to i pić się zechce. Ustach zaschnie od gadania. Dawaj, dawaj. Stary domek stał. Kto nie wie, jaki domek stał, jak to wyglądało, to niech się cofnie do starszych nagrań z jakiejkolwiek linii, która tędy przejeżdża, na przykład z linii 8 albo 7, albo 2. Wtedy zobaczycie, jak to wyglądało kiedyś. Po lewej za chwilę kamienica, która zyskała nowe życie i jednocześnie dobudowali kawałek bloku. Tutaj przecież wszyscy myśleli, że tą kamienicę zburzą, a oni ją odrestaurowali, zrobili tutaj, nie wiem, czy to jest jakiś budynek mieszkalny, czy jakieś biuro, dobudowali blok, tylko że ten blok jest tak wciśnięty, że okna w bloku wychodzą bezpośrednio naprzeciwko okien z internatu i to dosłownie jakieś 20 metrów naprzeciwko siebie. Nie wiem, kto wydał zgodę na taką budowę, bo jakieś tam chyba są
minimalne odległości. Ale blok wybudowali. Tylko ja współczuję teraz tym, którzy tam zechcą mieszkać. Bo ci, co tam będą mieszkać, to będą mieli na wyciągnięcie ręki okno w internacie. To latem jeszcze tam internet pusty będzie, ale w roku szkolnym. Dzisiaj Lipowa to jak w wymarłym mieście. Żeby nie samochody, to w ogóle nikogo by nie było. Od razu. Wszędzie być o czasie. Człowiek na spokojnie sobie jedzie, nie śpiesząc się. Najgorsze jest tylko to, że przerwy są dosyć krótkie. Zaledwie 5 minut postoju. Ale gdyby to było wszystko o czasie, to i przerwy mogłyby być takie. Najgorzej, jak się ma 5 minut przerwy, a zajedzie się z dużym opóźnieniem. No, ale mam nadzieję, że dzisiaj nam to nie grozi. Ale jak to mówią, nigdy nic nie wiadomo. Jeszcze patrzę porządki ostatnie po wczorajszych biegach ulicznych. Dobrze, że ja wczoraj wolne miałem. I zobaczcie, jest godzina 5 po trzeciej po południu. I już się robi ciemno. W kamerce pewnie tak nie widać, ale uwierzcie mi, już robi się siwo. A zachód słońca dzisiaj 15:38, więc za jakieś pół godziny mniej więcej zacznie, właściwie już zajdzie, nie tylko, że zacznie, bo ono już zaczęło, czyli za jakieś pół godziny zajdzie słońce, a za pół godziny to my akurat dojedziemy dokładnie na transportową, więc druga połówka tego okrążenia wspólnie z dzisiaj razem będzie po zmroku. Zanim dojedziemy z powrotem na Dojlidy, to już będzie całkiem ciemno. Teraz patrzymy, który z nich przejedzie na czerwonym. Zawsze tak sobie patrzę i tak na sygnalizator. A to łatwo widać, bo jak u mnie się zapala zielony, a ten dopiero jedzie, tak jak ten, na 100% przejechał na czerwonym. Kiedyś tak widziałem, policjanci właśnie zatrzymali gościa. Oczywiście nie tutaj, tylko tak gdzieś tam na którymś ze skrzyżowań. Zajechali drogę i pojechali. Kazali zjechać do boku. A, to dzisiaj jednak mecz, bo już pszczółki na przystanku siedzą. Czyli to dzisiaj mecz Jagiellonii.
4 do 1 chyba, tak? To może być ciekawy mecz. Ludzie wsiedli, drzwi zamykam, on się ocknął, że będzie wysiadał. Nawalony jak Messerschmitt. Ciekawe co oni tam robili z tyłu, jeszcze może gdzie kopili sobie. Nie widziałem zbytnio na kamerze, ale wszystko możliwe. A różne cuda potrafią robić w autobusie, uwierzcie mi. Piwo wypić to pół biedy, potrafią papierosy palić nawet z tyłu. Szczególnie latem, kiedy okna pootwierane. A że ja nie palę. Szybko można wyczuć. Kiedyś przyłapałem biało-czerwone lampki, tak jak w zeszłym roku, tylko że jeszcze nie są włączone. Później te biało-czerwone zamienią się w świąteczne, ozdoby. Chociaż w tym roku mają zmniejszyć ilość chyba ozdób świątecznych ze względu na koszty. Jesteśmy punktualnie, ale chyba nie ruszymy punktualnie, bo zaraz się światła zmienią. No. I stoimy na żółtym. Tyle tylko, że parę metrów dalej. Znaczy na czerwonym stoimy, żółte się zapaliło. Nie będę przecież hamował na środku ulicy, na środku skrzyżowania. Także sami widzicie, jak to wygląda czasami. Wszystko niby pięknie, ładnie podpasuje.
przystanku się rusza i światło się zmieni, no i co zrobisz? Musisz się zatrzymać. Tu nie masz wyjścia. Dzisiaj sobota, więc trochę inaczej działają sygnalizatory. Żeby to było w tygodniu, to byśmy sobie trochę postali tutaj, bo jednak spory ruch jest do tej porze, bo była teraz 15:15, dzień roboczy, to tłumy ludzi by jeździły teraz po centrum miasta. Na dzisiaj na spokojnie, na luzaku. Patrzę, dzisiaj sporo jeździ długich autobusów. Podejrzewam, że dużo krótkich jest na warsztacie. Kiedyś jakiś kierowca opowiadał, że z rozpędu pojechał prosto i zapomniał zjechać na dworzec. I miał trochę gorąco, bo musiał pojechać na rondo, zawrócić, wrócić z powrotem na dworzec. Ale ten się nie myli, kto nic nie robi. Zaczyna deszcz padać. Niedawno wspomniałem, że nie pada. Albo mi się zdawało. Chyba, że to z góry, z wiaduktu trochę wody gdzieś tam może spływało. Tutaj taka ciekawostka, jak będziemy w drugą stronę jechać, jak nie zapomnę. Pamiętacie, jak to było kiedyś, przed remontem? Jeden przystanek był za skrzyżowaniem, a drugi był naprzeciwko dworca. Na niego się tak wjeżdżało, tak jakby z takiego łuku. Po skręcie w lewo, jak się dwójką jechało. A wyobraźcie sobie, że teraz zrobili jeden przystanek, jeden długi przystanek dla wszystkich autobusów. Jeden długi przystanek dla wszystkich autobusów i to na tym takim łuku. Więc nie wiem, jak te autobusy tam będą podjeżdżać, z tego względu, że dosyć wysoki krawężnik zrobili przy tym przystanku. A nie każdy autobus jest aż tak wysoko zawieszony. Nasz na przykład jest dosyć nisko, więc będzie ciężko podjeżdżać pod sam krawężnik, że tak powiem. Chyba, że będziemy pierwsi na przystanku, no to wtedy jakoś się idzie wyprostować jeszcze. Ale jak się będzie na przykład jako drugi autobus na przystanku, to już będzie problem. A poza tym na tyle autobusów, co tutaj jeździ, zrobić tylko jeden długi przystanek, który tak naprawdę nie mieści chyba nawet dwóch autobusów w całości, to trochę lipa. A jeszcze oprócz tego dwa przejścia ze światłami. Ciekawa to będzie jazda tutaj po tych skrzyżowaniach.
po tych przejściach. Bo jest skrzyżowanie i dwa przejścia dla pieszych. Jedyna nadzieja, że jak się zapali zielone, to na obu naraz i potem jak się zapali czerwone, to też na obu. No ale zobaczymy, jak to będzie. Ciekawe, kiedy oddanie do użytku tej drogi. Bo tunelu to oni tak szybko nie skończą. Ale na wierzchnię i skrzyżowanie już pewnie niedługo będą oddawać do użytku, z tego względu, że asfalt pomalowany, pasy w asfalcie, asfalt wyłożony. Jedynie zostało zrobić sygnalizację. Słupki już stoją, więc w sumie niedaleko już do finału. Zostanie tylko oddanie do użytku przejścia podziemnego. Ciekawi mnie, jak to by wszystko wyglądało, jakby oni zrealizowali swój plan pierwotny z przejazdem dla samochodów pod torami. Jak to by wtedy wyglądało? Ale to inna bajka, zupełnie nie ma co. Kiedyś widziałem plany, ale to wiecie, na planach to nie to samo. W planach to wszystko ładnie wygląda. No i stoimy tutaj. W tygodniu też byśmy postali pewnie dosyć długo. Na dzisiaj pewnie zaraz będzie zmiana świateł. Jak skręcam w lewo, obserwuję lusterko, bo niektórzy kierowcy są bez wyobraźni. Tak jak ta kobieta, co wjechała mnie w bok kiedyś, nie tak dawno zresztą, na wakacje to jakoś było, bo ona patrzyła na linię, a że linie się kończyły, no to już raptem nie wiedziała, co dalej, to wjechała mi w bok. No i mamy minutę spóźnienia. Jak na dzisiaj to dużo, bo mam tylko 5 minut przerwy. Czy nawet mniej. 37, 4 minuty przerwy mam. Tylko chyba 41 mam odjazd. A 37 mamy dojechać na miejsce. A 4 minuty aż mamy, więc chyba tą przerwę będę musiał wykorzystać na odwiedzenie przybytka. Teraz jeszcze czerwone nas złapie, jak znam życie. Patrzcie. Złapie czy nie złapie? Oczywiście, że złapie. Oczywiście, że złapie. Jakoś wyhamowałem.
już 2 minuty opóźnienia. Połowa naszej przerwy. Tu jeszcze inteligentny kierowca taksi. Znak zakaz zatrzymywania się i postoju. Ale co to? Nowoczesne taksi. Już się pobyło bez większego hamowania. Tu patrzę, słup stał wygięty, a w końcu całkiem go zdemontowali. Chyba ktoś go jeszcze bardziej poprawił. Tutaj zmienimy sobie pas od razu na lewy. Nie wiem, o który jest mecz, ale podejrzewam, że już jadą kibice na mecz. Koło stadionu na pewno jest zwiększony ruch. Dwójka, ta co przede mną jeździ, już pojechała na Dojlidy, więc to też potwierdza, że raczej długiej przerwy tu mieć nie będziemy. A tutaj jak widać nie brakuje samochodów, więc zaraz jeszcze się okaże, że zatrzymamy się na czerwonym. Jesteśmy minutę do tyłu, tak jak mówiłem. No i co my tu zrobimy teraz? Tak, najlepiej to się zatrzymać, pomyśleć, na światło nie będzie czekać. Wszyscy jadą jednym pasem, a drugi pas pusty. Teraz to już za późno, teraz to już my postoimy. No wiecie, to jeszcze ja ruszę. O, udało się. Na szczęście się udało, bo byśmy stracili co najmniej minutę, ale nie więcej. Także jest ok. Thank you.
Ogrodowa pusta. Mostowa dzisiaj chyba też. Zresztą tiry stoją cały czas. Ciężarówki różnego kalibru czekają na odprawę celną. Ale na pewno mniejszy ruch jak w tygodniu. Czas się zredukował, tak jakby, czyli tam gdzieś była dodana chyba minuta. Jesteśmy teraz na plusie, ale za chwilę się zatrzymamy na światłach i będzie znowu to samo. A na końcu 4 minuty przerwy tylko. Chyba, że nam się uda przejechać teraz na zielonym, ale szczerze mówiąc wątpię. Dosyć daleko mamy do skrzyżowania. Ale spróbować trzeba. W tej chwili prawie, że za 4 minuty powinniśmy być na pętli. No nie, przepraszam.
Szukałem was o minutę. Mamy 5 minut postoju. Na pętli boczy na 15.40 bije odjazd. Ale to nie zmienia faktu, że i tak jesteśmy spóźnieni, i tak. A jeszcze mam zamiar skorzystać z zielonego domku, z niespodzianką w środku. Jeszcze ciekawe, czy zaparkujemy przy samym domku, czy trzeba będzie jeszcze z 30 metrów podejść. To też wszystko się odbija na czasie. Wszędzie te uliczki wąskie też nie pomyślane są w ogóle do... Znaczy nie przewidziane w ogóle na autobusy, bo ciężko jest manewrować, szczególnie zobaczcie te parkingi wszędzie. A to zresztą znacie trasę. Dzisiaj w sobota, to dzisiaj na spokojnie, ale jak czasami jest zima, dzień roboczy, a tutaj z górki jest ślisko, no to jest wesoło, jednym słowem. Światełko podpasowały, dobrze, dobrze. Jesteśmy na przystanku jakim? Popiełuszki Bibuła. Jedziemy, tu jeszcze dwa przystanki przed nami do pętli, na których różnie, czasami nikt nie wysiada, czasami jedna osoba, no ale liczy się, że są, bo trzeba się zatrzymać. Nie będzie po co się zatrzymać, bo nie będzie nikogo w autobusie. Zaraz zobaczymy zresztą. Na razie wysiadają dwie osoby, trzy osoby. A tam z tyłu chyba już... Chyba już nikogo nie ma. Okej, jakoś tam będzie. Minutę w tą czy w tą zdążymy. Nie ma co się spieszyć, do 24 daleko, a dopiero 15.40 się zbliża. Zajedziemy na... Do Iliry to będzie akurat przerwa kanapkowa, pierwsza dzisiaj. To będzie 16.40 z kolei, więc już będzie ciemno jak w środku nocy. A jednak ktoś wysiada, jeszcze jedna osoba gdzieś siedziała. Bo 4 kamery to trochę za mało, a właściwie nawet 3 kamery to trochę za mało, żeby cały autobus widzieć. Tym bardziej, że kamer wszystkich jest 10 chyba, jak się nie mylę, łącznie z tymi co na zewnątrz. No i teraz już końcowy. O, tak jak mówiłem, one końcowe pozostawiane samochodami. Ciekawe, czy 16 odjedzie zaraz, czy nie, bo jak nie, to jeszcze się trzeba będzie przyciskać. Takie to uroki właśnie. Teoretycznie stoi na światłach, ale wiecie, jak to jest. No i dojechaliśmy. Zmieniamy kierunki i pójdę na spacer, a wy na mnie poczekacie. No, chyba 16 będzie odjeżdżać, a może i nie. Dobra, będziemy się martwić później, na razie idziemy do przybytku. No i już jestem z powrotem, zobaczcie.
16 nam odjechała. Ja zrobiłem swoje. A jeszcze mamy półtorej minuty. To chyba nie jest źle, co? Można chwilę nawet jeszcze postać. I będziemy zaraz. Zaraz będziemy jechać dalej. O kurde, ręka mi zwiała. Odpalamy maszynę. Podjeżdżamy. Tak to mniej więcej właśnie wygląda. To jeszcze dobrze, jak jest czas, żeby się koło siebie pochodzić. A w tygodniu to uwierzcie, różnie bywa. No, oczywiście nikt nie będzie jechał z pętli. Będziemy jechać na pusto. O, z tyłu już następna 16 jedzie. Czyli w samą porę ruszamy, akurat wjedzie na nasze miejsce. Na 142. I wracamy na Doilidy. Tak to się kręci, moi drodzy. No, tutaj nawet wyjechać łatwo dzisiaj, bo w tygodniu to czasami trzeba trochę postać, żeby wyjechać. Ja tak idę, patrzę, stoi nasze 27. Kierowcy nie widać. Myślę sobie, jak na złość, pewnie siedzi tam, gdzie ja idę. Ale zachodzę, patrzę, zielone światełko, zielony znaczek, znaczy się, nikt się w środku nie zamknął. Wracam, patrzę, kurde, nie ma kierowcy. Myślę, co, może do sklepu poszedł, ale w sumie do sklepu nie tak blisko. A on sobie tak fotel rozłożył, że jak się położył na tym fotelu, to go nie widać. Kurna, ja to, żebym chciał, to nie miałbym gdzie go rozłożyć, tego fotela. Chyba bym się nawet tu nie zmieścił. Pada, bo jak wychodziłem na zewnątrz, to było mokro w powietrzu. Stanki puste. No, idziemy dalej, w takim razie nie ma chętnie do jazdy. Krótkie dni, zobaczcie, jest godzina 15:40. Latem to by było dopiero wczesne popołudnie tak naprawdę. Latem jeszcze z 5 godzin co najmniej by było widno od tej pory. O, 26 krótkie jedzie. Czyli nie wszędzie jeżdżą długie. No, wiadomo. Któreś autobusy jeżdżą krótkie. Czas jeszcze chyba też w latarniach nieprzestawiony, a teraz to może nawet specjalnie opóźniony, żeby zaoszczędzić trochę. Pośmiechem, żartem, ale patrzcie, ile latarni jest w mieście. Ja już kiedyś chyba o tym mówiłem. Żeby wyłączyć co drugą latarnię w mieście, to o połowę by się zaoszczędziło kosztów utrzymania. Właściwie może nie tyle samego utrzymania, co opłaty za energię. Wystarczyłoby co drugą latarnię wyłączyć w mieście. A tak naprawdę co druga latarnia śmiało można by było wyłączyć, bo nawet tutaj na osiedlu jest ich, one są co, nie wiem, co ile, co 20 metrów. Co 20 metrów mniej więcej ustawione chyba. Wcale by tak ciemno nie było, jakby się co drugą wyłączyło.
No niestety takie czasy przyszły, że trzeba szukać oszczędności. Niektórzy pasażerowie to są śmieszni. Stoją dwie osoby na przystanku. Podjeżdżam, otwieram dwoje drzwi. Albo stoją przy jednych i przy drugich. Trzecich drzwi nie otwieram. W międzyczasie gdzieś tam za przystanku podbiega chłopak. I podbiega oczywiście do drzwi, które są zamknięte. Tamci już wsiedli. Ten podbiegł i stoi i czeka, tylko się zastanawiam na co. I potem patrzę, wszedł do sąsiednich drzwi. Ja to myślałem, że się wsiada przez drzwi otwarte, a nie przez zamknięte. Kurde, ciężko pomyśleć. Bardziej, że ja przecież nie siedzę cały czas i nie patrzę w lusterko. Ludzie sobie wsiadają, chwilę czekam, patrzę w lusterka, co się dzieje i zamykam drzwi. Tak to działa. A nie siedzę cały czas i patrzę w lusterko, że czy ktoś wsiada, czy nie wsiada. Drzwi są otwarte, jesteśmy na przystanku, więc mogę chwilę postać, patrząc niekoniecznie w lusterko. No, ale niektórzy widać mają inne na ten temat zdanie. Chyba, że był tak oszołomiony, bo zabrał wzrok sprzed smartfona, że podbiegł do pierwszych lepszych. Nawet o tym nie myśląc. No, my chwilę musimy postać, bo podpasowało nam światło i jesteśmy za wcześnie. Znaczy, za wcześnie by było, jakbyśmy odjechali. Ale już można. Wszędzie ciemno jeszcze. Jakby zapalili lampy, to by było na kamerze lepiej widać wszystko. Ale zobaczymy, o której lampy się zapalą. Dochodzi 15:50. Najpierw skręcają w lewo ze składowej,
potem nam się światła zapalą dopiero. Uwierzcie mi, jak się jeździ przez cały czas po mieście, do niektórych skrzyżowań to się można na pamięć nauczyć. Ale czasami widać od razu, że coś jest nie tak, bo człowiek przyzwyczajony na przykład, że podjeżdża do skrzyżowania, zatrzymuje się, ileś tam chwilę poczeka i zaraz się światła zmieniają. A wystarczy, że coś nagrzebią, coś zrobią inaczej, to od razu się człowiek zastanawia, że coś jest nie tak. Jeszcze nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale coś jest nie tak. No to właśnie zmiana świateł się zmieniła. Wydłużyli cykl na przykład, albo skrócili. To zmiany się odczuwa właśnie w ten sposób. Ma się wrażenie, że coś jest inaczej. Tylna oś jest skrętna, ale wszystko jedno on dosyć długi jest, mając z tyłu dwie osie. Kiedyś w Warszawie takie widziałem, jeździły, nie wiem czy jeszcze jeżdżą nawet. Z tego co słyszałem, to kierowcy nie chcą nimi jeździć właśnie z tego względu, że są niewygodne. Jeszcze jak jest jakaś trasa, że nie ma takich ciasnych zakrętów, czy tam skrętów na skrzyżowaniach, to jeszcze pół biedy, ale jak są czasami takie trasy kręte po osiedlach gdzieś, tak średnio.
styl jazdy Polaków. Zajeżdżanie drogi. Staliśmy na równoległych pasach. No jeszcze zrobione to w taki sposób, że nie muszę hamować, to pół biedy, ale są tacy, że na hama się wpychają. Nie patrzą nawet, czy autobus zahamuje, czy nie. A ja na przykład jak zostawiam sobie przed sobą większą odległość, to po to, żeby zwiększyć w razie hamowania odstęp. A oni wtedy wjeżdżają, skracają tą drogę hamowania jeszcze bardziej. I dochodzi do różnych sytuacji. Chociażby do takiej jak ostatnio na 24, gdzie kierowca zahamował gwałtownie. Objechał mu jakąś osobówką. I potem takiej osobówką sobie odjedzie, a ty człowieku martw się, komuś coś się stanie. Dlatego niektórzy mówią, żeby nie hamować. Wtedy sprawca będzie na miejscu. No ale wiecie, jak to jest z odruchami. Pewnych rzeczy się nie da nie robić. Jak odruchowo człowiek wciska nogą hamulec. I tak to się później kończy. Podpasowało. Znowu coś pada. Jakieś rzadkie. Dla was dzisiaj jeszcze mam do zrobienia 3 kółka oprócz tego, które robimy, ale ostatnie mam tylko na dojlidy fabryczne. Dawno nie kończyłem na dojlidach fabrycznych. Taka ciekawostka. Pamiętam kiedyś jeszcze, jak mazy jeździły, słynne białostockie, jedyne na całą Polskę chyba były. To była taka właśnie, jeden taki rozkład był popołudniowy, że chyba jeździło się do 18 czy do 19 właśnie tym mazem. Chyba nawet to była dzielona linia, druga połowa dzielonej. I też właśnie był końcowy na fabrycznej. Do innych fabrycznych. Tak coś mi się skojarzyło, że siedziałem w tym mazie. Na końcówce. A dzisiaj będę kończył o 22. O 22 będę kończył. Będę na dojlidach fabrycznych o 22.45. To chyba nawet postoju nie ma za bardzo, tylko zaraz się jedzie z powrotem. A z kolei był taki rozkład też, że było chyba z 20 minut postoju. I to akurat już ostatnim kółkiem jeżdżąc, też jakoś tak wieczorem. Ale to było chyba jeszcze przed pandemią, z tego co pamiętam. Sporo zmian przez te wszystkie lata, co tu dużo mówić. Dużo rozkładów się zmieniło, niektóre odeszły. Niektóre się pozmieniały. Taka 110 przecież u nas była kiedyś, potem zabrali.
fajnie było tak czasami wyskoczyć, jeżdżąc na trójce i dodatkowo na 110. Tak samo trójka jeździła do Nowodwórz kiedyś. No teraz nie. No, mamy dużo czasu, kurde, 7 po mamy być na Lipowej. Trzeba chwilę postać, bo będziemy za wcześnie. Trochę za dużo czasu tutaj dali na ten przejazd. Bo w sumie mamy raz, dwa przystanki jeszcze do zrobienia. No i tyle co przejechać z kolejowej na Lipową, no ale 7 minut to trochę za dużo. Bardziej, że dzisiaj sobota. Zaraz zobaczycie dworzec PKP z drugiej strony. Jadąc, teraz zobaczycie ten przystanek, w którym oni miejscu przystanek zrobili, tylko teraz akurat stoją na nim koparki, jakieś tam samochody z budowy. Za bardzo go nie będzie widać, ale będzie widać mniej więcej w którym miejscu, bo wylany jest taki betonowa nawierzchnia, jak tu na przystankach jest modne. I wygodne i chyba nawet bardziej trwałe jak asfalt, bo przynajmniej nie rozpuszcza się w słońcu. Ale już patrzę w sklepach dekoracje pod święta zrobione. W Ciucholandzie też. Kurde. Połowa listopada, a już dekoracje świąteczne. Ja rozumiem, jak z 2 tygodnie, 3 tygodnie przed świętami. No ale biznes mi się za krótko kręcił. Ale śmiechem żartem za miesiąc. Za miesiąc będzie już prawie święta będą. Już będzie po Mikołajkach nawet. Ludzie nawiedzeni. Otwieram drzwi, wszyscy powsiadają, wszyscy wysiądą. Zamykam drzwi, ktoś wylatuje z autobusu. To już któryś raz dzisiaj tak się zdarzyło. Ja nie wiem, kurde, nie widać przez okna, gdzie jesteśmy, czy jak. O, zobaczcie teraz, jedziemy w zakręcie. Tutaj będzie jedno przejście dla pieszych. Tutaj skrzyżowanie. Tutaj drugie przejście dla pieszych. Ale mam nadzieję, że te światła będą ze sobą synchronizowane. Mało tego, jeszcze przejazd dla rowerów. Oj, zobaczcie, tu się zaczyna przystanek. No, 2 autobusy przegubowe się zmieszczą na spokojnie. Ale z zakrętu, jak się wyjedzie, przy samym krawężniku przecież nie da się jechać po całym łuku. Nie będzie to możliwe, więc trzeba będzie na ten łuk wjechać. No nie wiem, może przesadzam. Zobaczymy, jak oddadzą do użytku przystanek. Na razie nie ma co przeżywać, jedziemy dalej. Która to jest godzina? 6 po 3 minuty mamy, więc jeszcze 3 minuty to jeszcze można spokojnie jechać. Trzeba się spieszyć. Zresztą tam daleko widać czerwone, więc zanim dojedziemy, to się zmieni światło i będzie w sam raz.
czerwono podświetlone. Z naszego punktu widzenia to czerwono-biało. Ale w drugą stronę jakbyśmy jechali, to by było biało-czerwono. Typowy, nikt nie wsiada. Nie, to nie. Na miastka świąt. Dekoracji świątecznych. Hotelami już zaczynają dawać do myślenia. No ciekawi mnie, jak oni w tym roku pooświetlają miasto, bo ponoć ma być oszczędniej, w sensie mniejsza kwota jest przeznaczona na oświetlenie. Tylko ciekawe, czy to ma się do długości świecenia lampek, czy to ma się do tego, ile ich powieszą. Bo przecież oni tak naprawdę te lampki to już mają z zeszłego roku. No nie wiem, zobaczymy. Już niebawem. Tak a propos. Zazwyczaj pod koniec listopada już zaczynają dekoracje wieszać świąteczne, więc to już na dniach się zacznie. Jak co roku zresztą, o tym samym mówię. Tu jest przejście dla pieszych, ale nikt nie wiadomo, czy ktoś gdzieś nie wylezie za autobusu. Bo to wiecie, jak to ludzie, jak nie ma przejścia, to będą omijać, nie poczekają. To co wam mówiłem też ze znakami. Jest zakaz przejścia, zakaz wstępu, to się znak się omija i się idzie dalej. Nikt tam sobie z tego nic nie robi. No panie, my tak będziemy stali, to my chyba nie przejedziemy tym cyklem. Jedź tym motorem tam. O, bardzo dobrze. Teraz my się podsuniemy i wszystko będzie cacy. Cacy bunifacy. Chłopaki idą, to idźcie, bo macie zielone. Pierwszą pozycję startową. No i czekamy na start, na sygnał do startu. Jak to niektórzy traktują takie miejsca.
zastanawia. O, bez światła pojechał. No tak, przecież latarnie świecą. Trzeba oszczędzać światła. Mnie zastanawia, czemu ta nasza hybryda nie jeździ, co byśmy ją dostali tam na wymianę. Gdzie ona się podziewa się? Przybyło trochę samochodów, ruch się zwiększył w centrum. Widocznie ludzie ruszają w miasto wieczorową porą w sobotę. Bo nawet na przystanku widać więcej ludzi teraz niż jeszcze kółko wcześniej. Coś czuję, że jednym strzałem to my nie przejedziemy ten byk. Bardziej, że zacznie się szukanie biegów, szukanie kierownicy, pedałów, zanim ruszą, to nas dopadnie czerwone. Zapaliło się zielone i co? Startowali. No to jedziemy, zobaczymy, czy nam się uda. Jedźcie, jedźcie, nie stójcie, kurde. Pedałować, a nie hamować. W ostatniej chwili się udało. Jesteśmy spóźnieni, tak jak mówiłem. Pełny autobus raptem się zrobił. No i tak jak mówiłem, teraz za opóźnieniem. Na razie minuta, ale teraz zobaczymy co dalej. Tu smerfy idą. Jedyny plus dzisiejszych wojaży po mieście na warszawskiej nie ma. Nie stoją poparkowane samochody, byle jak, tak jak zazwyczaj. To jedyny plus. Bo w tygodniu to sami wiecie, co tu się dzieje. Zresztą zrobimy taką przejażdżkę, coś czuję, też w tygodniu, żebyście zobaczyli, jak wygląda jedno kółko z życia kierowcy. Bez cień żadnych. Thank you.
Anna, dwa, Unia Górna. Trzeba się zatrzymać. I tu się przydają, tak jak mówiłem, zazwyczaj piesi, którzy będą przechodzić przez jezdnię. Ale teraz, jak na złość, pieszych nie widać. Chociaż tu wykorzystamy lukę między samochodami. Bo kierowcy są tak uprzejmi, że widząc czerwone światło nawet nie przepuszczą. Nie zawsze oczywiście, ale często. Przecież jak stoją wszyscy na czerwonym, to co za problem przytrzymać się i przepuścić jakieś samochody, które chcą włączyć się do ruchu. Żaden problem, ale dla niektórych wielki.
nie pozwalają na utratę czasu. Jedno krzywe rondo wyczaiłem ostatnio, jak ktoś jeździ ulicą Popiełuszki w stronę Kruszewa i jak się jedzie w stronę Kruszewa, wyjeżdża się z Białegostoku, dojeżdża się do, kiedyś to było skrzyżowanie na Krupniki, był skręt w prawo, to teraz tam zrobili rondo. No i to rondo robili w dwóch etapach. Najpierw robili tak jakby jedną połówkę ronda, później drugą. I finalnie też wyszło krzywe. Jak nie wierzycie, to się przejedźcie, zobaczcie. Takie przełamane w pół jakby. Nawet krawężniki się nie zgrywają do końca. Może się czepią, ale tak to wygląda z daleka. Ciekawostka odnośnie tego końcowego tutaj na Dojlidach Fabrycznych. Ostatnio jak jechałem dwójką, to nie wiem, czy to ja to mówiłem już, czy nie, chyba nie, że zniknął kibelek na końcowym przystanku tutaj w Dojlidy Fabryczne. I tak wtedy sobie pomyślałem, że być może zlikwidowali te rozkłady, o których właśnie mówię, że kończy się tutaj na Dojlidach Fabrycznych. Ale jak widać, nie zlikwidowali, a kibelka nie ma, także no, tylko co prawda tutaj ten rozkład, który ja mam, to tam te 4 minuty postoju, to jest nic, no ale jednak końcowy to końcowy i zawsze tutaj był kibelek, a teraz komuś przeszkadzało i go zabrali. To jeszcze coś tam było widać w parku, a teraz już nic nie widać. Czarna plama. Tak jak mówiłem, zanim wrócimy, to będzie święta noc.
szamy w stronę końcowego na dolinach. Coraz bliżej, coraz bliżej. No, mamy 16:30 dopiero. Dopiero, bo jak do 24 się pracuje, to dopiero. No, jedzie dwójka chyba z naprzeciwka. Dalej. Ciekawe jak to Magiellonie, czy już gra, czy nie. Nie mogę włączyć radia, bo zaraz prawa autorskie tutaj wkroczą w grę. Zaczną się roszczenia. Ale już niebawem się dowiem. Jutro sobota, niedziela, później w Biedronce znowu pełno ludzi. Kolejki były czwartek, przed wolnym piątkiem, a dzisiaj od początku to samo, tak jakby znowu było parę dni wolnych, a to tylko niedziela przed nami. Chociaż z drugiej
drugiej strony lepiej czasami, żeby się nie ruszali, niż mają dziwne manewry wykonywać. No i prawie koniec, prawie dojechaliśmy na miejsce. Jeszcze dwa przystanki, właściwie jeden i końcowy. Ale oczywiście na każdym przystanku teraz wysiadają. Chociaż tutaj to się nie dziwię, bo tu sporo osiedle, więc w różne miejsca dojeżdżają ludzie. I zaraz będziemy na miejscu. I tak oto wygląda bez cięcia. Jedno okrążenie z życia kierowcy autobusu w Białymstoku. Na jednej z linii oczywiście. W tym wypadku akurat na linii 2. Jednej z najdłuższych. Jakby nie patrzeć. Bo jeszcze oprócz tej to 17 ewentualnie. 8 można by było powiedzieć, jest tak długa. Wszystkie pozostałe są już krótsze. No, chyba że wziąć jeszcze pod uwagę 104, no to już nie są po Białymstoku, tylko poza Białymstokiem. Więc to już trochę inaczej się patrzy na to. Także tak. Będziemy powoli kończyć w takim razie, bo już się zbliżamy do przystanku finałowego. Dajcie znać, jak Wam się to podoba. Bo w sumie co innego po kawałku dzień z życia, co innego po kawałku. Co innego w całości, jedno takie okrążenie, kiedy widać, jak to się, co się dzieje na całej trasie, praktycznie mniej więcej w tym samym czasie. Bo wiecie, jak się wybiera, co ma być nagrane, no to wtedy można to zupełnie inaczej, można powybierać tylko to, co najfajniejsze. A tutaj taki przykład, jak to wygląda bez żadnej ustawki, bez wycinania, nie wiadomo czego. Tak to właśnie wygląda. Teraz jeszcze musimy się jakoś tam wepchnąć obok 30, która stoi. Teraz to pół biedy, gorzej tutaj się dzieje, jak przychodzi zima i jest ślisko. Ale powoli, powoli jakoś można dojechać. O. Tak to wygląda. To tyle. Dajcie znać, jak Wam to się podoba, takie coś. A ja będę kończył. Zapraszam na następne filmy.
a przede mną jeszcze tylko 3 okrążenia dzisiaj, z czego jedno na dojlidy fabryczne. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie.